Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. W roztworze znajdują się jony H, Mg2, HCOO-CH3COO-. Najpierw wzory sumaryczne związków chemicznych, które mogły zostać rozpuszczone w wodzie. Ok, no to patrzymy sobie tutaj, co my tutaj mamy możemy sobie zrobić kwas metanowy z tego i z tego. No i tak też sobie zapiszemy. Mają być tylko wzory sumaryczne, bez nazw, ale będę Wam podawać również nazwy. Czyli jako pierwszy robimy sobie z tego i z tego kwas metanowy. Ok. Następnie zrobimy sobie z tego i z tego. Połączmy to. I nazwa oczywiście od ilości węgla w danej cząsteczce. To z tym, czyli jest to kwas etanowy. A teraz przejdziemy do soli, kwasów karboksylowych, czyli czegoś, co składa się z reszty kwasowej i metalu. Reszta kwasowa to oczywiście ten człon bez wodoru. To jest reszta kwasowa i to jest reszta kwasowa. No i weźmiemy sobie metal. Będziemy mieć MG2. Zwróćcie uwagę, że te plusiki zapisuję jako pierwsze a minusiki jako drugie. Ok, czyli znów to zapisujemy sobie HCOO i MG. I tutaj uwaga, bo HCOO ma wartościowość całe 1. Zresztą wiemy, bo mamy tutaj minusik. Natomiast to ma wartościowość 2, czyli musimy to wziąć w nawias i dać dwójeczkę. I ostatnim przykładem, jaki nam tutaj powstanie, jest znów magnez, ale ta druga reszta kwasowa. I robimy to bardzo podobnie, ponieważ to ma wartościowość 1, a to ma wartościowość 2. Teraz to sobie jeszcze może przeczytamy, że jest to metanian magnezu, a to jest etanian magnezu. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.